sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale WarNews.pl, a dzisiaj naszym gościem Marcin Samsel, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam cię serdecznie, Marcinie. Dzień dobry, witam cię serdecznie, cześć. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na polskiej kolei, bo coraz więcej incydentów związanych z uruchomieniem alarmu Radio Stop w naszych pociągach. Co to oznacza? Z czym my mamy do czynienia? Czy jest to skoordynowana akcja, czy jednak może jakiś niebezpieczny żart? To nie jest taka łatwa odpowiedź na tym etapie i przy tym dostępie informacji, które tak naprawdę mamy. Więc myślę, że bliżej tej odpowiedzi przynajmniej powinny być polskie służby. Natomiast na pewno wymaga to weryfikacji, ponieważ no jest wiele takich punkcików, rzeczy, zdarzeń, które mogą świadczyć o tym, że są to, że jest to jednak skoordynowane działanie. Problemem jest oczywiście to, czy nie mamy już do czynienia z tak zwanym efektem echa, czyli na przykład już po pierwszych akcjach, które gdzieś tam były zaplanowane, czy ktoś je wykonał. Dzisiaj nie mamy takiego wyścigu całkowicie przypadkowych osób, które dokonują tego samego czynu, żeby zobaczyć, czy to faktycznie działa, czy te pociągi się zatrzymują, bo wiele jest tego typu zdarzeń. Natomiast no tak z moich analiz wynika, że to raczej jest jednak skoordynowana akcja, ponieważ ona się jakoś bardzo szybko zbiegła z polityką, taką rzuconymi hasłami czy informacjami, które pojawiły się na rosyjskich kanałach, zarówno w różnych social mediach, zarówno w kwestiach takich widać, że informacyjnych, jak i dezinformacyjnych, czyli budowanych takiej jakby propagandy. Dzisiaj ta retoryka już jest coraz nawet ostrzejsza, mówiąca o tym, że Polacy spodziewajcie się gorszych rzeczy i tak dalej, więc już to takie przybiera formy dosyć niepokojących gruźb, czy może przesadziłem ze słowem dosyć niepokojących. Dzisiaj też poza kolejnymi przykładami kolejnych zatrzymań pociągów, dzisiaj chyba bodajże 25 pociągów, z czego jeden tutaj w moim sąsiedztwie w Gomunicach pod Piotrkowem Trybunalskim i w województwie łódzkim na stacji Łódź-Kaliska. Tak, z tego co wiem, jeszcze dzisiaj w województwie gdzieś tam pomorskim i jeszcze w kilku innych miejscach. No więc raczej mamy skoordynowaną akcję. Widzimy, że tych województw dołączających do tej ilości jest dosyć dużo, więc musi to być albo ktoś czy grupa, która się przemieszcza, albo tak naprawdę jakaś jest to większa akcja. Dzisiaj mieliśmy też do czynienia z takim dosyć poważnym atakiem cybernetycznym na różnego rodzaju instytucje w Polsce, o czym donosiły media. I był to taki atak dosyć mocno zauważalny, raczej nie wyrządzający większych szkód, natomiast zauważalny. Więc to by się zbiegało z tą całą polityką, która jest. A ja jednocześnie powiem, że dla mnie nie jest zaskoczeniem, że gdzieś tam tego typu ataki następują. Bardziej pytanie jest, w jakim kontekście, jak dalej może rozwinąć się ta sytuacja, jak groźne jest to nadawanie tych komunikatów Radio Stop na polskich kolejach. No i właśnie, i co może być następne? To są istotne pytania. Natomiast ewidentnie widać, że na przykład te dwie pierwsze zatrzymane osoby w Białymstoku to jest tylko jakaś cząsteczka. Wiesz co, bo mi od razu przyszło na myśl, pamiętasz jeszcze jak chyba z pół roku temu gdzieś tam na Twitterze trwała dyskusja o tym, że Rosjanie werbują na znanych portalach ogłoszeniowych jakieś osoby, chociażby te, które występowały i były wykorzystane gdzieś tam w materiałach propagandy rosyjskiej. Czy dzisiaj może być podobnie, że na bazie szukania, bo już gdzieś się w mediach pojawiają jakieś ogłoszenia podejrzane dotyczące programistów i osób powiedzmy z branży cyber i oni są właśnie nieświadomie może wykorzystywani właśnie w tej grze?
Tak, znaczy ja dosyć mocno śledzę informacje i gdzieś tam próbuję podpytać w kwestii na przykład no, tych w mediach okrzykniętej siatki szpiegów rosyjskich złapanych w Polsce. No, mówmy szczerze, to nie są żadni szpiedzy. Tak? No, to są jakieś zrekrutowane płotki do wykonania poszczególnych zadań, bo po pierwsze musimy no, jasno wyjaśnić. Ktoś się interesuje służbami, ten od razu wie, że żaden agent wyszkolony, profesjonalny oficer służb wykonujący poważne zadania nie będzie się nawet narażał na próbę dekonspiracji wklejając wlepki Wagnera. Nie? Więc... No, zresztą było też mowa, że tam byli jacyś 19-latkowie, więc... Tak, 16-latek jakiś tam z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście może być to próba. I jestem święcie przekonany, że analitycy polskich służb już dawno zwrócili uwagę na tą ilość na przykład ogłoszeń, które się pojawiają. Na pewno dzisiaj trochę inaczej patrzymy również na sytuację związaną z Białorusinami w Polsce, bo to też jest taki kierunek, który ja nawet bardziej podejrzewam w ogóle w tym wszystkim służby białoruskie niż tak naprawdę rosyjskie. Myślę, że akurat to Białorusini dostali zadanie, Łukaszenka dostał zadanie, mając, jak to on określa, kłopoty z Polakami, właśnie inwigilowanie jakby tego odcinka. Do Białorusinów to zresztą dobrze pasuje tak naprawdę. Więc... Ale wiesz co, mnie to od razu zastanawia, bo przecież to nie są jakieś pierwsze incydenty tego typu na kolei, bo pamiętamy przecież informacje o tym, o jakichś kamerach zamontowanych na tych ważnych trasach logistycznych, które dostarczają broń Ukrainie. Czyli co, mamy kolejny element? Zaraz będziemy rozmawiać o infrastrukturze energetycznej kraju? Na przykład, znaczy do tych rozwiązań i możliwości jest tak naprawdę znacznie, znacznie więcej. Przyjrzyjmy się, a wszystko wynika z okresu, który mamy oczywiście na sytuacji wojennej, czyli mówimy tutaj o tych kwestiach militarnych, ale z drugiej strony mówimy też o tych kwestiach politycznych, które gdzieś tam są. Nie bez znaczenia jest okres, w którym się to pojawia i tego typu zdarzenia, czyli takiej destabilizacji w różnych krajach w okresie takim jesienno-zimowym. Myślę, że tutaj to nie jest kompletny przypadek, bo to dokładnie tą samą sytuację mieliśmy praktycznie rok temu. Wtedy też w okolicach sierpnia, września się zaczęły pewne dziwne ruchy w różnych częściach Europy. Ja już wtedy mówiłem, że to jest tak zwany program bujania łódką przez Putina, żeby tą łódkę po prostu wywrócić, więc to nie jest bez znaczenia. Jeżeli dołożymy na przykład no wzrost od ponad dobrych 2 tygodni, rośnie liczba emigrantów próbujących przedostać się przez zaporę na terenie Białorusi, na granicy z Białorusią, polsko-białoruskiej. Łącznie z tym, że dziś już służba graniczna musi używać armatek wodnych i tak dalej, więc to są już takie działania trochę bardziej jakby agresywne. To nie jest już takie przejście do po prostu próby sforsowania tej granicy, ucieczki, gdzieś tam przedostania się bardziej na zachód, tylko już takie bardziej formy zaczepne. Te formy zaczepne od samego początku wszyscy analitycy wskazywali, że to nie jest tak, że ci ludzie po prostu chcą. To są formy, które są jakby wymuszane na to, żeby to dochodziło do incydentów, jakiegoś rzucania kamieni, próby uderzenia kogoś, jakieś strzały z wiatrówki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, żeby któryś z funkcjonariuszy polskich czy żołnierzy nie wytrzymał. Może niech tam padnie jakiś tam strzał, ktoś zostanie ranny, nie daj Bóg, będzie to postrzał po drugiej stronie tej granicy i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie rozdmuchane do skali po prostu rozpoczęcia trzeciej wojny światowej. No bo tak działają, ale to by świadczyło tylko o tym, że to jest inspirowane i podsycane tak naprawdę przez jakieś tam organy. Jeżeli faktycznie potwierdzą się to, co słyszymy od na przykład pana Łatuszki, że
ujawniono przypadki, gdzie byłym żołnierzem grupy Wagnera, już byłem, albo Wagnerowcą, wydawano białoruskie paszporty, czyli jakby legitymizując ich pobyt gdzieś tam i urywając, próbując urwać tą ich przeszłość w grupie Wagnera, a jednocześnie, no bo wiadomo, obywatel rosyjski to obywatel rosyjski, obecnie zupełnie inaczej patrzymy w sytuacji w kwestiach wizowych, chociażby w tym zakresie, no to Białorusini już tak nie są. To może wymusić po prostu bardzo szybkie działania nie tylko Polski, ale generalnie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Pytanie, na ile silne, na ile Rosjanie nadal gdzieś tam w strukturach Unii Europejskiej z Białorusinami mieszają, żeby no nie było jedności, na przykład przed zakazem wstępu, czy wydawania wiz, czy zamknięcia faktycznie fizycznie granicy z Białorusią. Chociaż moim zdaniem już to dawno powinno nastąpić. Wiesz, Marcin, tylko z jednej strony się zastanawiam, bo niewątpliwie temat bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego będzie istotnym elementem rozpoczynającej się kampanii wyborczej, no ale jednak dostrzegamy, że to niebezpieczeństwo widzą również chociażby Litwini, Łotysze czy mieszkańcy Estonii. Czy rzeczywiście ta konferencja, która wczoraj miała miejsce, ona pokazuje nam, że nie tylko my mierzymy się z tym problemem? Znaczy, naiwnością jest sądzenie, że nie tylko my się będziemy mierzyć z tym problemem, czy mierzymy się tylko z tym problemem. Wręcz przeciwnie, myślę, że patrząc po problemach, które są gdzieś tam chociażby politycznych w Estonii czy na Łotwie, to myślę, że to będzie ten sposób. Pamiętaj, że no każde służby, a kraje akurat bałtyckie, w tym Polska, są dobrze zinwigilowane przez służby rosyjskie i przez białoruskie. Nie ma co tutaj w ogóle ukrywać. Więc są napisane pewne plany. Znaczy, w każdym z tych krajów myślę, że Rosjanie niestety mają dobrze zdefiniowane słabości, takie pięty achillesowe, zarówno polityczne, społeczne, społeczno-ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc i na tych najsłabszych elementach i ogniwach będą grali. W takich krajach jak Łotwa czy Estonia, pamiętaj, że około 30% tych społeczeństwa to jest społeczeństwem rosyjskojęzycznym, wręcz nawet nie rosyjskojęzycznym, tylko po prostu to są Rosjanie. Więc to będzie, a to są ludzie, którzy tam żyją, sąsiedzi i tak dalej, więc te wszystkie konflikty, próby będą gdzieś tam podsycane. Również na Litwie. No bo ta mała Litwa bardzo mocno i zadziornie działa, jest to zresztą służby litewskie, za to wywiad litewski i estoński są jedne z najlepszych wywiadów, za to inwigilujących Rosjan i rozpracowujących Rosjan, i są bardzo pomocni w NATO, więc oni też są jakąś tam kością niezgody. Polacy, no wiadomo, no po prostu Łukaszenka nigdy nas nie trawił jako narodu i był temu wstrzemięźliwy, a jest tam, mam niestety trochę Łukaszenka takiego asa w rękawie, to jest on niestety bardzo duża populacja Polaków mieszkających na Białorusi. A jednocześnie, no oczywiście jesteśmy krajem, który jest głównym krajem pomagającym, znaczy z którego jakby przede wszystkim jest zaopatrywana Ukraina w sprzęt wojskowy i nie tylko, więc dlatego też między innymi te koleje, których mniej więcej 80% tego obrotu to jest właśnie koleją oczywiście, no są taką mocnym, brzydko mówiąc, nawet piaskiem w ustach Rosjan, im cały czas to wszystko zgrzyta i najchętniej by się tych jakoś utrudnili życie Polakom na tych kolejach, nie mówiąc już o tym, że były takie, że służby otrzymały takie informacje, że były planowane nie tylko obserwacja tych terenów, ale próby na przykład planowania zamachów, wykolejenia pociągów, czyli takich akcji terrorystyczno-sabotażowych. Myślę, że one bardziej będą ukierunkowane na szczęście w transport towarowy niż osobowy, ale jednak.
Marcin, ja jeszcze zapytam, bo wspomniałeś o ważnej rzeczy, czyli o tym, że Rosjanie dostrzegają te problemy. Czy tym problemem jest właśnie taka przestarzałość tego systemu, że tak łatwo nadać ten sygnał radio stop? Bo przygotowując się do naszej rozmowy, troszeczkę poczytałem, podobne problemy przecież jakiś czas temu mieli Niemcy. Jak to rozwiązać? Czy rzeczywiście, bo część ekspertów mówi, że nie da się tego uniknąć, drudzy zaś mówią, że nasz system po prostu pamięta jeszcze czasy głębokiego PRL-u. Nie jestem jakoś mocno obeznany w tematach kolejarskich, więc to nie jest jakby pytanie do mnie i to jest pytanie mocno jakby techniczne, natomiast każdy, kto się interesuje służbami, czyta na temat tych służb, wie o tym, że właśnie na tym polega praca agentów wywiadu, takiej prawdziwej siatki szpiegowskiej, czy posiadania agentów współpracujących, na to, żeby zdobywać pewne informacje. Między innymi informacje, wyszukiwanie informacji dla służb specjalnych, takich analitycznych, to jest wyszukiwanie luk i słabości, które można wykorzystać, chociażby właśnie w akcjach sabotażowych, dostarczyć specjalistom wojskowym itd., itd. Więc tu bez dwóch zdań, po prostu ktoś to dobrze przeanalizował, ktoś to sprawdził, dowiedział się o tym, jakoś to zweryfikowały rosyjskie służby, co pewnie też nie jest problemem, bo wychodzi na to, że działając stricte osintowo, tylko można... sam się przed chwilą dowiedziałeś, więc tylko grzebiąc w internecie można uzyskać wiele informacji, więc jak pewnie byś tam jeszcze poświęcił... Nie, bo wiesz, mam wrażenie, że jakbym kupił teraz radio za parę tysięcy, to bez problemu bym nadał taki sygnał. Nawet podobno nie za parę tysięcy, więc jeżeli ktoś ma podstawową taką wiedzę z łączności radio, jest jakimś tam radiotechnikiem, to myślę, że nie jest. Może to jest właśnie ta słabość. Pytanie jest bardziej... Należy sobie dzisiaj odpowiadać, a media tego nie, na to pytanie nie odpowiadają. W jakim kierunku to może iść w przypadku tych pociągów? Dla mnie idzie to tylko w jednym jakby kierunku, bo te radio stop nie wykorzystuje, na całe szczęście to nie jest jakoś mocno uciążliwe, to nie paraliżuje pewnie, bo te pociągi bardzo szybko tak naprawdę ruszają. Oczywiście jest... szok, bo to zatrzymanie po prostu następuje, trzeba uruchomić procedurę zweryfikowania, czyli połączenia się maszynista już taką drogą normalną, radiową, musi się połączyć z dyżurnym ruchu, który mówi tak, trasa jest wolna, możesz spokojnie jechać, kontynuować podróż i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że tu chodzi też o efekt skali, taki medialny, po pierwsze pokazania wpływów, że można, po drugie przede wszystkim liczy się na chaos, na to, że ktoś kiedyś w końcu popełni błąd i któryś ktoś będzie próbował obejść na przykład ten system i spowodować, żeby te radio stop nie zatrzymywały jednak na przykład tych pociągów, albo przy dużej skali zatrzymania pociągów gdzieś nastąpi chaos wśród i jakiś problem z dyżurnymi ruchu, którzy niestety skierują pociąg nie na tą stronę. Interesującą rzeczą moim zdaniem, chociaż niektórzy twierdzą, że to są przypadki, no i po prostu tak nastąpiło wypadki, to są te dziwne wykolejenia, których znowu to nie jest to, że na kolei się one nie zdarzają, ale nastąpiło tych zjawisk bardzo dużo w jednym i tym samym okresie. Jak statystyka tak jest. I nagle coś wystrzeliwuje niespotykanie, a może mieć to wpływ na bezpieczeństwo, i może mieć i daje nam odpowiedź, że oho, to jest działanie, które ma wpływ na bezpieczeństwo albo załatwia nam pewien, może utrudnić działanie, no to mamy oczywiście właśnie odpowiedź, że nie powinny się tym zainteresować służby. Dlatego polskie służby jak ABW i nie tylko interesują się tymi zdarzeniami, które następują na kolei. No bo trzeba też znaleźć luki, no trzeba na przykład dowiedzieć się, jak można zaprzestać i jak zmieniać na przykład te częstotliwości radiotelefonów i tego sygnału radio stop i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że to jest powód, do którego to działa.
Marcin, ja cię jeszcze od razu zapytam, no bo mamy coś takiego jak Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Czy infrastruktura krytyczna z twoich danych, z twoich analiz w Polsce, i to nie mówię tylko o kolejowej, ale przecież istotnym elementem przecież w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym infrastruktura energetyczna, jak ona jest w Polsce zabezpieczona? Między innymi Brytyjczycy czy Amerykanie zresztą o tym ostatnio napisali, że ta infrastruktura krytyczna nie jest należycie pilnowana. Od takich najprozaicznych spraw, jak na przykład ostatnio pojawiła się informacja o dostępie, o sprawach własnościowych w portach morskich. Tak? Taka prozaiczna rzecz. Natomiast stanę trochę jakby w obronie. Znaczy, dobrym było powołanie tych wojsk. Zgodzę się tutaj z wojskowymi, że on, to powinno być osobny rodzaj wojsk tak naprawdę przy dzisiejszym współczesnym świecie. Wojska cyberbezpieczeństwa i informacji, moim zdaniem, tak to się powinno nazywać, bo to one się też powinny zajmować kreowaniem pewnej polityki informacyjnej w sieci. Natomiast to są nowo tworzone wojska i zajmie trochę czasu przygotowanie całej, wyszkolenie odpowiedniej całej grupy żołnierzy, specjalistów, którzy się tym zajmują. Myślę, że dzisiaj skala po prostu tego zjawiska jest bardzo duża. Jest dużo kwestii współpracy firm prywatnych, czy czerpania danych z firm prywatnych. No tu w Polsce prym chyba Samsung wiedzie, bo pamiętam wystąpienie na Defense 24D, gdzie właśnie przedstawiciel polskich wojsk obrony cyberprzestrzeni właśnie występował z prezesem Samsunga i tu mówił głośno o tej współpracy. Jest kilka takich elementów, natomiast są takim dobrym przykładem kraju, który sobie świetnie to rozwinął, jest oczywiście Izrael. No, co nie zmienia faktu, że jak czytam i rozmawiam ze specjalistami, tam ciężko rozróżnić, która firma teoretycznie prywatna jest firmą prywatną, a która jest tylko firmą, którą zostały założone przez izraelskie służby i po prostu działają na rynku komercyjnym jako też swoją, jako pewien jakby swój kamuflaż działania. Natomiast na pewno jest to w ogóle, widać to nawet po tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, rozwój wojsk cybernetycznych dbających o tą przestrzeń informatyczną, teleinformatyczną, to jest olbrzymia przyszłość i bez tego się nie obędzie. No, to jest mocarstwa, jeszcze muszą mieć wojska kosmiczne, ale to Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone. A natomiast wojska obrony cybernetycznej to jest olbrzymia przyszłość. Pytanie, w jakim zakresie oni mają chronić i zajmować się nie kwestiami wojskowymi, czyli również jakby przenikać i dawać ochronę temu światowi cywilnemu czy instytucjom. Czy właśnie na przykład, czy to wojska cybernetyczne powinny mieć wpływ również na i weryfikować pewne rzeczy z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Myślę, że to są duże zagrożenia. Zresztą ten rozwój w tej całej cybernetyki polega na tym, że tak naprawdę te ataki hakerskie, wiesz, militarnie to musisz wysłać kogoś, żołnierza tutaj, agenta, oficera, żeby przeprowadzić zamach, nie wiem, wysadzić pociąg. Trzeba to fizycznie zrobić i być tutaj na miejscu, chociaż na chwilę, ale być w jakimś tam danym miejscu. Ataków cybernetycznych można dokonywać z dowolnego miejsca w świecie tak naprawdę, i więc ciężko jest zlokalizować nawet przeciwnika. To jest właśnie taki jakby ewenement, a w związku z tym wszyscy na to dobrze stawiają. No, dobrze zakamuflowani, gdzieś tam pracujący, rozproszeni nawet. Ludzie pracujący w ramach jakiejś grupy hakerskiej, no to jest świetne rozwiązanie. Nie musisz wysadzać elektrowni, wystarczy, że potrafisz sparaliżować jej system sterowania. Dzisiaj wszystko opiera się tak naprawdę na elektronice, na komputerach. Oczywiście są ku temu zabezpieczenia, ale każdy próbuje je złamać.
Nie tylko może się wtedy zatrzymać, ale też doprowadzić do jej samoistnego po prostu wybuchu, bo jakiegoś wypadku czy destrukcji, więc to jest olbrzymia przyszłość i wręcz dla mnie taki kosmiczny temat. Obserwujemy zatem, co będzie się działo w najbliższych dniach właśnie w sferze cyberbezpieczeństwa i tego, co dzieje się na kolei. My odsyłamy Państwa na profil Marcina, który link znajdziecie w opisie. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału i odwiedzenia oczywiście warnews.pl. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu porozmawiamy. Dzięki bardzo, dzięki, do zobaczenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.